Witam wszystkich ponownie, ja nazywam się Arek Brzękowski. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, ponieważ mam do przedstawienia zawodnika. Nie będzie to oczywiście piłkarz, nie będzie to kierowca rajdowy, chodzi mi o bilardzistę. Kilka dni temu przyszedłem sobie do domu, odpaliłem komputer, włączyłem Facebooka, przeglądałem co tam się dzieje i natrafiłem na relację z meczu bilardowego, która odbywała się na Filipinach. Grał tam James Aranas. Zawodnik, który na co dzień mieszka w Stanach, oczywiście tam trenuje, no ale wrócił na chwilę do swojego kraju. Rozgrywał tam mecz z zawodnikiem, którego jeszcze nigdy nie miałem okazji zobaczyć, ani na żywo, ani gdzieś tam na jakimś streamie. I oglądam sobie mecz, oczywiście dookoła wielu tam Filipińczyków. Filipińczycy to naprawdę fani bilardowi. Zawodnicy z Filipin są wielkimi gwiazdami, więc również oglądali tłumnie to spotkanie. I oglądam, po kilkunastu minutach naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak gra ten zawodnik, który grał z Jamesem Aranasem, więc postanowiłem sprawdzić, kto to jest. I okazało się, że to niejaki Kyle Amoroto, ma zaledwie 17 lat, a naprawdę przez te kilkanaście minut, no chyba się nie pomylił. Byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności i według mnie w ciągu 10 lat ten chłopak może zostać mistrzem świata. Zapiszcie sobie ten fragment i otwórzcie go za 10 lat, bo w 2029 roku to może być już absolutna prawda, a może nawet wcześniej, kto wie. No ale właśnie tutaj chciałem przekazać taką ciekawostkę, żebyście zapamiętali sobie nazwisko Kyle Amoroto. To naprawdę wielki talent, wielka nadzieja filipińskiego bilarda. Myślę, że nie tylko ja tak sądzę, ale właśnie w Polsce na razie pewnie nie jest to znane. Jestem bardzo ciekawy, jakbym poszło na przykład w meczu z naszym polskim talentem Wiktorem Zielińskim. To byłby na pewno ciekawy mecz. Może kiedyś taki się odbędzie. Zobaczymy. To by było na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam już do kolejnych relacji. Do zobaczenia. Cześć, ja zmykam.